Jeżeli chodzi o uprawnienia organów służb mundurowych, które mogą dokonać kontroli drogowej, oczywiście na pierwszym miejscu jest policja ze swoimi uprawnieniami. Możemy zatrzymywać do kontroli zarówno w obszarze zabudowanym, poza obszarem zabudowanym. Poza obszarem zabudowanym oczywiście musi być to policjant umundurowany, widoczny dla kierującego, żeby nie było żadnych wątpliwości, że przysłowiowe przebieranie się nas zatrzymuje. W mieście może również nas zatrzymać policjant nieumundurowany, nieoznakowanym radiowozem. Jak najbardziej tak, generalnie mamy pełen wachlarz uprawnień, począwszy od sprawdzania stanu technicznego, poprzez legitymowanie, dokonywanie kontroli stanu trzeźwości. Należy jednak pamiętać, że poza uprawnieniami policji jest dużo innych służb, które mogą tej kontroli dokonywać. Po nowelizacji oczywiście inspektorzy transportu drogowego, strażnicy gminni, miejscy w obszarach swojego działania. Pamiętajmy również, że podmiotem uprawnionym do kontroli jest żandarmeria wojskowa. Wszystkie pojazdy wojskowe, pojazdy, w których są przewożeni bądź są kierowcami żołnierze. Pamiętajmy o Straży Granicznej. Również uprawnienia do kontroli. W strefie przygranicznej mogą zatrzymać każdy pojazd do kontroli, sprawdzić dokumenty, dokonać legitymowania. Straż Leśna, w obszarach leśnych, jak najbardziej tak. Też strażnicy leśni mają uprawnienia do kontroli drogowej. Inspektorzy ochrony środowiska, w asyście, może nie w asyście, w obecności policjantów, inspektorów transportu drogowego również mogą takich kontroli dokonywać. I z tego co wiem i z własnego doświadczenia było to praktykowane, więc tak naprawdę zakres podmiotów, który jest uprawniony do kontroli, osób, które mogą nas zatrzymać do kontroli, jest bardzo dużo. Nie będzie błędem, jeżeli każdy kierujący przeczyta kodeks drogowy. Domniemam, że każdy, kto zdawał prawo jazdy, doskonale tą lekturę zna, zapoznawał się z nią. Jeżeli ktoś nie jest pewny tego, czy dana osoba może nas zatrzymać, czy dany przepis pozwala na to tej osobie, nie będzie błędem przed wyruszeniem w drogę, czy też do przysłowiowej herbaty popołudniowej otworzyć sobie kodeks drogowy, przeczytać o uprawnieniach organów, które mogą nas kontrolować. Jeżeli chodzi o radiowozy nieoznakowane, szczególnie tutaj skupiłbym się na radiowozach wyposażonych w wideorejestrator, co jest najczęstszym obrazkiem na naszych drogach. Z takich radiowozów policjanci ruchu drogowego również zatrzymują kierujących do kontroli, zatrzymują za popełnione wykroczenia. Pamiętajmy, że funkcjonariusz musi być umundurowany. To po pierwsze radiowóz, mimo to, że jest radiowozem nieoznakowanym, musi być wyposażony w sygnały uprzywilejowania, czyli sygnały dźwiękowe, sygnały świetlne. Musi być to wszystko włączone, poza tym, że policjant oczywiście poda znak przysłowiowym lizakiem, tarczą do zatrzymywania, czy też jedzie bezpośrednio z tyłu za nami. Te elementy wskazują na to, że jest to tak naprawdę prawdziwy policjant, nie przebieraniec. To, co powiedziałem na wstępie, poza obszarem zabudowanym właśnie umundurowani funkcjonariusze mogą nas zatrzymać do kontroli. W momencie, kiedy by zdarzyła się sytuacja, jesteśmy poza obszarem zabudowanym, zatrzymuje nas ktoś do kontroli. Po cywilnemu nie jesteśmy pewni, czy jest to policjant, czy jest to przestępca. Nie nazwałbym tego, że uciekamy od tego samochodu. Starajmy się dojechać do najbliższej jednostki policji. Nie będzie to błędem. Jeżeli nawet ten samochód będzie jechał za nami, możemy podjechać na komisariat, na komendę, na posterunek, coś, co jest w pobliżu naszej trasy i wtedy się upewnimy, czy tak naprawdę byli to policjanci. Na pewno nie będzie to błędem, jeżeli wyjdziemy w obecności już policjantów, którzy są w posterunku, w komisariacie i powiem, proszę Państwa, tak, byłem zatrzymywany przez tych panów dalej, ale obawiałem się, że grozi mi rabunek, utrata zdrowia, utrata życia. Dlatego przyjechałem do panów, a teraz poddam się oczywiście kontroli drogowej, czy też innym czynnościom, które ci panowie chcieli przeprowadzić.